mam zaszczyt powitać Państwa na promocji jubileuszowego tomu 10, który ukazuje się w dodatku w roku pięknego innego jubileuszu, 20. rocznicy utworzenia Akademii Humanistycznej w Pułtusku, dumy Nadnarwiańskiego Grodu i jego mieszkańców. Uczelni, która stała się częścią pejzażu lokalnego i regionalnego, zajmuje dobre miejsce na mapie szkolnictwa wyższego w Polsce, znana jest w Europie, jak napisał w swym opracowaniu jego magnificencja rektor profesor doktor habilitowany Adam Koseski. Staram się tutaj Państwu w takiej pigułce scharakteryzować rocznik, czym jest Pułtusk, studia i materiały z dziejów miasta i regionu. Myślę, że tak Państwo wiecie, że to jest znakomity periodyk, ale chciałem, każdy wie o czymś innym, coś mu się innego podoba. A ja chciałem jakoś to uogólnić, tak, to w pigułce Państwu podać. Mam nadzieję, że to udało mi się zrobić w miarę przekonująco. To już 10 tom Pułtusk, studia i materiały z dziejów miasta i regionu. Tak, i to trzeba powiedzieć, że to kawał historii Polski. Trzeba pamiętać o tym, że pierwszy tom to wyszedł w roku, w którym ja szedłem do pierwszej klasy. Teraz już daleko mi do pierwszej klasy i przyznam, że no, podziwiam pracę wszystkich tych, którzy dokumentują dzieje naszego miasta i wydaje mi się, że potomni z tego naszego czasu będą mieli bardzo duży pożytek i będą mogli bardzo wiele dowiedzieć się o historii naszego miasta i naszego regionu. W tym roku 20-lecie Akademii imienia Aleksandra Geisztora. Tak, trzeba pamiętać, że Akademia Humanistyczna, jeżeli chodzi o studia i materiały z dziejów miasta, odgrywa bardzo ważną rolę ze względu na to, że kilka ostatnich tomów, czy można powiedzieć dzisiaj większość tomów wyszła dzięki staraniom Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora. No ja cieszę się też, że także miasto może wspierać te publikacje, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby dokumentować historię naszego miasta i regionu. Panie profesorze, studia i materiały z dziejów miasta i regionu, to również Pana zasługa w wydawaniu właśnie tych wspaniałych tomów książek. No, moja zasługa jest niewielka. Ja przejąłem schedę w zakresie wydawania kolejnych tomów studiów materiałów pułtuskich po tak znakomitych i luminarzach nauki historycznej jak profesor Aleksander Geisztor i profesor Henryk Samsonowicz. Ja byłem redaktorem i jestem tych studiów, począwszy od tomu 6, a skończywszy na tomie 10. Jest jednym z niewielu takich miast mazowieckich, które ma nie tyle periodyk, co cyklicznie ukazujące się studium dotyczące swojej historii. To nas stawia w jednym szeregu z takimi miastami jak Kraków, Warszawa, Poznań, Łódź. Dzięki temu rzeczywiście dużo lepiej znamy historię. Dziś będzie prezentowany 10 tom i z tego co wiem, niektórzy autorzy oprócz tego co tam napisali mają jeszcze nowsze, świeższe ustalenia, bo po to spotkanie jest. Z tego wynika, że będą kolejne tomy. Mamy nadzieję. Na razie jest 10 tom, to zwykle trwa około 2 lat, bo to trzeba pamiętać, żeby te studia były na należytym poziomie, było to nowe, nowatorskie, to trzeba troszeczkę pobadać najpierw, bo to ma być poważne wydawnictwo.